Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj znowu odcinek pod tytułem Trzech rzeczy, które usunięto z farminga i o nich zapomniano. Tym razem część druga. Pierwszy odcinek, jak widzicie, przyjął się bardzo dobrze, więc lecimy z drugą częścią i ja już nie przedłużam, zaczynamy. A i jeszcze zostawcie suba, lajka i tak dalej, nie? Sorry za screeny ciulatej jakości, ale lepszych nie było. Nie wiem, czy pamiętacie takie coś jak zadania, które nagle robiliśmy sobie tam w polu i nagle przychodziło nam takie zadanie w FS-ie 13, żeby na przykład pielęgnacja pola golfowego, czyli mamy skosić trawę lub zawieźć coś ładowaczem. Wiem, że teraz we farmingu misje są na przykład lepsze, czyli po prostu idziemy i robimy w polu, ale taka alternatywa jak wożenie czy koszenie komuś po sesji też było nawet fajne. Takie misje właśnie były jeszcze w 15, pamiętam, tylko już nie przychodziły nam normalnie na SMS, tylko musieliśmy podejść do takiej budki, ale to było nawet fajne, że przychodziło nam zadanie i musieliśmy sobie po prostu jechać i je po prostu komuś wykonać. Moim zdaniem było to fajne, więc szkoda, że już tego nie ma, więc przechodzimy do następnej rzeczy. A pamiętacie może taką sytuację, że we farmingu z 2009 roku był fend? No właśnie, a w 11, 13 i 15 fenda nie było, czyli przez 3 edycje tej gry po prostu nie było fenda, dopiero dodali go już później. Dodano tego fenda w 17, więc bardzo dziwna sprawa, że fend nie został do końca, tak jak większość, ale już się obserwuje to, że powoli Giants chyba rezygnuje z ciągników Deutza, ponieważ w 19 jest już tylko jeden Deutz, nie ma po prostu więcej. A być może gracze tacy jak ja, co zaczynali od 11, to pamiętają, a być może nie pamiętają. Za zrobienie wszystkich osiągnięć, które były w grze, czyli za te achievementy, które zrobiliśmy wszystkie w farmingu 11, można było dostać takiego właśnie Deutza. On miał tutaj taką kosiarkę do trawy chyba obok i w sumie to za dużo z tym ciągnikiem nie można było, z tego co pamiętam, nie dało się tutaj zbytnio nim nic zrobić, tylko chyba jeździć. No i to tyle na dzisiejszy odcinek, zapraszam do subowania, łapkowania. Jeżeli film się spodoba, znowu tak jak poprzednia część, to zrobię ostatnią część, trzecią, bo część trzecia powinna być ostatnią, bo już więcej pomysłów w sumie nie mam. Jak macie jakieś pomysły, co mogło zginąć, to wiadomo. Piszcie w komentarzach, ja się z Wami żegnam, nie przedłużam, cześć, na razie.